Kołodziej. Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Jestem w hali ludowej. Za chwilę postaram się rozegrać partię szachów z nowo kreowaną mistrzynią Polski juniorek do lat 18. Moją przeciwniczką, państwa gościem w programie jest Agnieszka Dmochowska, zawodniczka klubu MUKS MDK Śródmieście Wrocław, a zatem serdeczne gratulacje, Agnieszko. Proszę powiedzieć, kiedy rozpoczęła się twoja przygoda właśnie z tą królewską grą? Moja przygoda rozpoczęła się w wieku 3 lat. Nauczył mnie grać mój tato w domu. Następnie, gdy poszłam do przedszkola, mając 6 lat, zaczęłam trenować z moim obecnym trenerem Piotrem Dobrowolskim. No i od tej pory jeżdżę na turnieje i dobrze się przy tym bawię. Co takiego jest w tej dyscyplinie? Bo przecież wszyscy myślą, gra w szachy rozwija, daje pewności siebie, uczy strategii, ale przecież to nie tylko ta przyjemność samej gry, jeśli pozwolisz, wykonam taki ruch. Kiedyś widziałem to wśród debiutów szachowych. Co takiego jest, że to wciąga? Rywalizacja na pewno jest jednym z czynników, bo jednak to ludzie myślą, że szachy to po prostu gra umysłowa, ale to nie tylko to, to jest bardzo, bardzo angażuje całe ciało i nie tylko umysł, ale trzeba mieć niesamowitą kondycję i dostarcza wiele emocji właśnie dzięki rywalizacji, dzięki i ja grając w szachy mam takie poczucie spełnienia, kiedy uda mi się wygrać ładną partię, kiedy wymyślę coś nowego i to jest no po prostu... Ciężko to nawet opisać słowami. Ale pomogę ci, czyli zatem wielki sport, bo to jest rywalizacja sportowa, czyli treningi. Treningi bardzo żmudne, wielogodzinne. Pamiętam początki Joanny Zawadzkiej, pewnie doskonale ci znanej. Ona też rozpoczynała bardzo wcześnie. Później została mistrzynią świata juniorek, później arcymistrzynią, wielokrotną mistrzynią Polski, Europy, teraz aktualną z drużyną, wicemistrzynią Europy, jedną z najlepszych szachistek na świecie. Czy zamierzasz pójść jej drogą? No, gdybym miała możliwość, to oczywiście z chęcią bym kontynuowała grę w szachy, no bo no, traktuję to jako nieodłączny element mojego życia już w tym momencie. Od zawsze były i nie chciałabym, żeby jakoś zniknęły z tego życia. I no, mam nadzieję, że mi się uda. Przynajmniej będę starała się iść w ślady pani Joli i może dokonać podobnych, zbliżyć się do tych sukcesów. A czy trudno było tutaj sięgnąć po ten mistrzowski tytuł, bo zdobyła się ze sporą, jak na tyle rund przewagą? No, w sumie no nie było łatwo. Wczoraj, dwie rundy przed końcem, zajmowałam 3. miejsce. Miałam 0,5 punktu straty do 2 pierwszych zawodniczek. No, dzisiaj udało mi się wygrać 2 partie i dzięki rywalką o tytuł powinęła się noga i niestety... dla mnie to dobrze udało się wyjść na prowadzenie, także w sumie do ostatniej rundy nie było wiadomo, która będę. No. Także serdecznie gratulujemy. Moim państwa gościem była Agnieszka Dmochowska, nowo kreowana mistrzyni Polski juniorek do lat 18. My tę partię sobie dokończymy, ale na dzisiaj w programie to już wszystko. Wygląda na to, że mam przewagę, ale na wszelki wypadek zaproponuję remis. Wykonam ruch, który pewnie sprawi wiele kłopotów przeciwniczce.